Hej, w tym odcinku opowiem Wam o tym, jak w końcu udało mi się sfotografować słóweczkę. Jeżeli oglądaliście moje poprzednie odcinki, to wiecie, że ten rok zadeklarowałem sobie, że będzie dla mnie takim rokiem sowy, rokiem słów. Będę próbował sfotografować jak najwięcej gatunków różnych słów, ponieważ zakończyłem rok 2023 fotografią pierwszej sowy w życiu i to była uszatka. Później próbowałem sfotografować puszczyka uralskiego, którego niestety nie udało mi się jeszcze znaleźć, ale dalej za nim chodzę, dalej szukam miejscówek, dalej wypatruję gdzieś tam informacji odnośnie tego puszczyka. A w międzyczasie starałem się sfotografować suweczkę, czyli gatunek sowy najmniejszej w Europie bo jest naprawdę całkiem, całkiem drobna. Jest bardzo mało zdjęć, które rzeczywiście ukazują skalę tego, jak ta sowa, jak suweczka jest, jest mała. Na moich zdjęciach niestety tego nie widać aż tak dobrze, ale udało mi się ją w końcu sfotografować, więc w tym odcinku troszeczkę o tym opowiem. A w dalszej części tego materiału, korzystając z tego, że w ostatnich miesiącach przybyło mi troszeczkę subskrypcji na kanale, Chciałbym wyjaśnić jak w ogóle wygląda fotografia przyrodnicza, czym dla mnie jest ta fotografia, ten rodzaj fotografii, jak długo ja fotografuję, jak podchodzę do tego, jak wygląda fotografia przyrodnicza generalnie od kuchni. Więc korzystając z okazji chciałbym powitać wszystkich nowych subskrybentów. Jeżeli trafiłeś na ten kanał przypadkiem i zastanawiacie się dlaczego mam tak mało filmów, a subskrypcji jest aż 40 tysięcy, bo filmów mam w tej chwili dosłownie kilkanaście, no rzadko się zdarza, żeby kanał z tak małą ilością filmów miał tyle subów, Stało się tak dlatego, ponieważ ja ten kanał wcześniej prowadziłem w troszeczkę innej tematyce i od pewnego czasu przekształcam go sukcesywnie w kanał typowo o fotografii. Więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wiem, że jest wśród Was bardzo dużo fotografów, bardzo dużo osób, które ja znam, z którymi piszę z Instagrama, a nawet jeżeli nie piszę, to również osoby, które mnie na Instagramie śledzą, na pewno znajdą się tutaj wśród subskrybentów tego kanału. Dajcie mi proszę znać w komentarzu. Czy jesteście fotografami, czy jesteście osobami, które randomowo trafiły na ten kanał i oglądają po prostu to, co, co ja fotografuję i, i moje przejścia z fotografią, właśnie taką z fotografią dzikiej przyrody. Taki komentarz o tym, czy jesteście rzeczywiście fotografami, którzy obserwują ten kanał, czy po prostu osobami zainteresowanymi naturą i dziką przyrodą, to da mi taki pogląd na to, jak tworzyć te materiały, do kogo je kierować e, i jakie rzeczy zawierać, o czym po prostu mówić w tych filmach. A teraz nie przedłużając już, no, jestem tydzień po sfotografowaniu tej suweczki, którą jest, jest to moja pierwsza tak naprawdę wychodzona przeze mnie od początku do końca sowa, bo wcześniejszą uszatkę dostałem praktycznie za darmo od kolegi, zaprowadził mnie w miejsce, gdzie one zimują, gdzie one siedzą. To był bardzo prosty temat do, do sfotografowania. Natomiast suweczka z racji tego, że ona jest... No, dla mnie jest rarytasem. Tak? Dla mnie to jest jeden z gatunków, na który ja bardzo długo już czekałem. To jest jeden z gatunków, który wiedziałem od dłuższego czasu, że będę chciał w przyszłości sfotografować, że kiedyś wyznaczę sobie za cel właśnie sfotografowanie suweczki. I słóweczką jest o tyle ciężko, że ona nie dość, że jest jej dosyć mało w Polsce, bo jest jej na pewno nie więcej niż 2000 par w tej chwili. Jest ona mała, odzywa się tylko w specyficznym czasie, o specyficznej porze. I zasiedla taki dosyć charakterystyczny biotop, bardzo często jest to górski biotop. Na Nizinach oczywiście, tam w Puszczy pewnie Augustowskiej, w Białowieży można ją spotkać, ale ja fotografowałem ją w Beskidach, w górach i tutaj pewnie nie ma jej jakoś, jakoś bardzo wiele, a udało mi się ją w końcu wychodzić. W poprzednim materiale, tak jak wspomniałem, mówiłem jeszcze o tym, że nie udało mi się tej słweczki znaleźć, mimo tego, że szukałem, chodziłem. Ja nie do końca byłem pewny jak ma wyglądać i biotop, wiązałem go troszeczkę z, z takimi miejscami, w których spotyka się często dzięcioła trójpalczastego, ale koniec końców znalazłem ją nie w borach takich typowo iglastych, tylko w takim starodrzewiu bardziej mieszanym, bo tam znajdowały się buki i jodły, sosny. A bardziej niż wypatrzyłem, w zasadzie usłyszałem jej nawoływanie, ponieważ teraz idzie wiosna. Jak widać za mną słońce świeci przepięknie i tydzień temu też świeciło całkiem ładnie i suweczka w tym czasie, zresztą wszystkie ptaki w tym czasie są dużo bardziej aktywne e, niż we wszystkich innych porach roku, a przede wszystkim jeżeli chodzi o dźwięk, ponieważ one dźwiękiem nawołują się, szukają partnera, partnerki. Tak jak teraz mogliście usłyszeć jakieś są sobie bębni. Jest, jest głośniej, jest energiczniej. Ta suweczka, która dosyć rzadko się odzywa. Teraz po prostu gwizdzę sobie coraz częściej i coraz głośniej w poszukiwaniu właśnie partnera i partnerki i to spowodowało, że udało mi się ją na słuch namierzyć. Jak już usłyszałem pierwszy raz pierwszy gwizd, drugi, trzeci, to wiedziałem, że w tej okolicy gdzieś tam można się przejść, poszukać i znalazłem. Udało mi się. Słóweczka, żeby Wam to zobrazować, bo tak jak mówię, na moich zdjęciach tego nie widać. Postaram się kiedyś w przyszłości, to jest takie kolejne teraz marzenie związane z suweczką, zrobić takie zdjęcie, żeby oddawało jej skalę, skalę tego, jak ona naprawdę jest malutka. Bo jeżeli my mówimy o sowach, myślimy o sowach, to raczej wyobrażamy sobie takie ptaki wielkości, wiecie, naszego przedramienia, siedzące, takie, które, których można by się bać, gdyby nas zaatakowały. A suweczka jest drobniutka. Suweczka jest wielkości mojej dłoni, jest wielkości mojej ręki. Mniej więcej, mniej więcej taka, taki drobny ptaszek i wygląda to naprawdę śmiesznie, komicznie za pierwszy razem, jak się ją spotyka, e, bo jest to sowa, tak, z charakteru charakterystyczne te większe oczy, pióra ułożone w konkretny taki, wiecie, sowi sposób. E, a mimo tego jest malutka wielkości kosa, czy, czy szpaka, tak naprawdę. I właśnie to te jej filigranowe wymiary są powodem, dla którego bardzo ciężko ją wypatrzyć. A drugi powód jest taki, e, że. Ona poluje bardzo szybko, jest ultra szybka jak na sowę i ta jej szybkość potrzebna jest jej do polowania. Ona poluje w taki sposób, że siada sobie, wybiera sobie jakieś miejsce, na którym może usiąść, siedzi w bezruchu i obserwuje co się dzieje. I jak wypatrzy taką potencjalną ofiarę, to wtedy z tego swojego słupka, z tej żerdzi, z tego punktu obserwacyjnego po prostu ją atakuje z zaskoczenia, rzuca się na nią a poluje. Wyobraźcie sobie na ptaki głównie śpiewające typu sikory, jakieś wróble coś niewiele mniejszego tak naprawdę od niej. A, a słyszałem i czytałem też o przypadkach, że potrafiła upolować nawet dzięcioła, który jest od niej, nie wiem, 1,5 raza, dwa razy większy, jeżeli chodzi o taką fizyczną wielkość, wysokość, długość całego całego ptaka. I samo to, że ona poluje na ptaki, które są bardzo szybkie, w przypadku dzięciołów także większe od niej, powoduje, że ona uchodzi za takiego małego, cichego, bardzo zawziętego drapieżcę. Bo na zdjęciach, tak jak dużo osób też na Instagramie po wrzuceniu zdjęć mi wspominało, ona wygląda bardzo słodko, fajnie, tulaśnie, przytulaśnie, ale jest naprawdę zawziętym zabójcą i korzysta z tych swoich umiejętności. Ktoś powiedział, że gdyby suweczka była wielkości innych słów, to... Ta jej pewność siebie, ta, ta, jej, ta jej odwaga i drapieżność powodowałaby to, że ona spokojnie mogłaby atakować człowieka, jeżeli podchodziłby tak blisko, jak my fotografowie podchodzimy do niej, żeby robić jej zdjęcia. Ona jest naprawdę bardzo odważna. Potrafi siedzieć na żerdzi. Ja mam filmy nagrane telefonem nie tak blisko, jak niektórzy fotografowie, ale jak już się ją zlokalizuje, ona siedzi w bezruchu, jeżeli podchodzi się do niej spokojnie, nie robiąc za dużego hałasu, szumu wokół siebie, nie wykonując żadnych dodatkowych ruchów, to ona potrafi siedzieć naprawdę spokojnie i nie boi się nas, bo wie, że w każdej chwili może po prostu się zerwać i odlecieć. I w związku z tym, że tak fajnie się fotografuje, to ta moja pierwsza w życiu sesja suweczki, no to była jedna, jedna z fajniejszych sesji, jakie ja wykonałem w życiu. Naprawdę bardzo fajnie mi się fotografowało. Nie dość, że obiekt fotogeniczny ona ma piękne żółte oczy, które w ogóle w postprodukcji ja nie musiałem ich prawie w ogóle wyciągać, żeby ta, ta, ta żółć, ten kolor żółty był taki nasycony, widoczny, jasny, kontrastujący przede wszystkim. Fajnie rzucają się te jej oczy w oczy. No a sama suweczka wygląda po prostu ładnie. I zdjęcia suweczek zalewają teraz wszystkie grupy fotograficzne, wszystkie, wszystkie fora internetowe, które jeszcze istnieją. Teraz no, panuje sezon na słóweczkę po prostu. I słuchajcie tak jak poprosiłem Was na początku, ja jeszcze raz przypomnę dla osób, które może przewinęły sobie ten odcinek. Dajcie mi znać w komentarzu, proszę, kim jesteście, dlaczego tutaj jesteście, dlaczego mnie oglądacie. Bo wiem, że oglądam sporo osób z Instagrama, więc to są typowo fotografowie, którzy chcą oglądać materiały o fotografii, materiały fotograficzne. Wątpię, żeby te osoby potrzebowały dużo wsparcia technicznego, więc dla moich obserwatorów z Instagrama rzeczy poradnikowe tutaj raczej są bezużyteczne. Natomiast jeżeli jest sporo tutaj osób początkujących, którym ja mogę pomóc, to z chęcią to zrobię i będę tworzył dla Was takie poradniki. Tylko tak jak mówię, dajcie znać w komentarzu, co chcecie tutaj oglądać, kim tak naprawdę jesteście. Czy jesteście fotografami początkującymi, czy już bardziej zaawansowanymi, czy jesteście może osobami, które po prostu chcą oglądać gościa, który chodzi z lunetą, z aparatem przez las i klepie zdjęcia ptaków w fajnych okolicznościach dzikiej przyrody. Bo wtedy będę wiedział, że trzeba robić więcej materiałów takich typowo vlogowych, pokazujących to, gdzie ja się kręcę, jak chodzę, jak się przemieszczam, jak leżę w błocie, czy siedzę w woderach w środku stawu. Ale tak jak obiecałem wcześniej, parę słów dla osób, które są nowe na tym kanale, które niedawno zasubskrybowały mój kanał, opowiem troszeczkę o tym, jak wygląda fotografia przyrodnicza od kuchni, że tak powiem. Więc ptaki, jak większość zwierząt, są aktywne o skrajnych porach dnia, czyli bardzo wcześnie rano i bardzo późno wieczorem, mniej więcej na dwie godziny od wschodu słońca i dwie godziny przed zachodem słońca. I jeżeli chodzi o fotografię taką całkiem poranną, to ja musiałem nauczyć się wstawać bardzo wcześnie, bardzo często całkowicie w całkowitej ciemnicy. W lecie to jest godzina druga czy trzecia, więc technicznie nie opłaca się nawet kłaść-spać, bo jeżeli jadę w jakieś miejsce, które jest oddalone ode mnie o 50, o 70, o 100 km i chcę tam być jeszcze jak jest ciemno, żeby zakamuflować się, położyć, nakryć siatką, czy wejść do jakiejś czatowni, no to ja muszę to zrobić jeszcze w całkowitej ciemnicy, czyli w lecie jest to na przykład godzina, powiedzmy. Czwarta, bo o 4:30 mamy już wschód słońca, więc o czwartej, jak zaczyna świtać, to jest dosłownie ostatni moment na to, żeby położyć się w bezruchu i czekać, że te zwierzęta gdzieś tam nie zauważą mnie i, i przejdą, że będę mógł z tego miejsca, które, które wybrałem, swobodnie je fotografować. Więc z jednej strony takie wczesne wstawanie związane z tą poranną aktywnością zwierząt jest minusem, ale z drugiej strony tak wcześnie rano i późno po południu, późno wieczorem, przed samym, po samym wschodzie rano i przed samym zachodem wieczorem, Mamy coś takiego, co nazywa się złotą godziną, czyli światło, które wtedy jest najbardziej miękkie. Słońce oświetla scenę wtedy w bardzo taki specyficzny, plastyczny, prawie plastelinowy sposób, gdzie cienie nie są praktycznie ostre, kontrast jest troszeczkę niższy. Zieleń jest bardziej zielona, żółdzie jest bardziej żółta. Generalnie kolory są idealne do tego, żeby bawić się tym światłem, bawić się fotograficznie kadrować, bawić się perspektywą, bawić się jakimiś odbiciami, blikami. No artystycznie są to godziny idealne do tego, żeby stworzyć bardzo fajne zdjęcie. Puszczę wam tutaj parę, parę takich zdjęć wykonanych właśnie w trakcie wschodu czy, czy zachodu. To są zdjęcia no mówię troszeczkę inne niż takie zwykłe zdjęcia, e, które możemy wykonać dosłownie o każdej porze dnia. Więc to jest jedna rzecz: wstawanie i wyczekiwanie. I bardzo często to wyczekiwanie wiąże się z tym, że ja naprawdę na miejscówce, w której chcę fotografować, spędzam cały dzień. Są osoby, i jedna z tych osób też ostatnio przekonuje mnie do tego, że jeżeli nic się nie dzieje w danym miejscu, no to pakuj, chłopie, walizę, pakuj plecak i jedź w inne miejsce, które wiesz, że możesz fajnie obfotografować, że wiesz, że jakiś inny gatunek się tam kręci. Jeżeli gatunek A nie chce wychylić głowy z dziupli, to jedź sobie na przykład 20 km dalej na gatunek B. Ale ja do tej pory robiłem tak, że siedziałem po prostu w jednym miejscu cały dzień. I robiłem tak z tego względu że zawsze miałem to nadzieję, że też mentalnie, nastawiając się na fotografię jakiegoś gatunku, jeżeli on mi się nie pokazuje, no to ja siedzę tam i po prostu czekam, bo tak bardzo się nastawiłem, że wrócę ze zdjęciami tego konkretnego gatunku do domu, że po prostu czekam i liczę na to, że w ciągu dnia coś się zmieni, że on może wychyli ten nos z, z dziupli czy gdzieś tam ze swojej kryjówki i będę w stanie sfotografować ten dany gatunek. No i jeżeli się nie udaje, to ja nie jestem fanem takiego od razu pakowania manatków i zawijania się w inne miejsce, bo tam może być coś ciekawszego. Jeżeli poświęciłem czas na zrobienie researchu o danej miejscówce, jeżeli poświęciłem czas na dojechanie w to konkretne miejsce, no to raczej staram się spędzić tam cały dzień i często się to opłacało, dlatego że często w ciągu dnia, nawet jeżeli miałem troszeczkę gorsze światło, to ten model, którego, ten obiekt, który chciałem sfotografować, po prostu pojawiam się w tym miejscu i ja mimo wszystko wracałem ze zdjęciami. Sama filozofia, samo podejście do tego, czego oczekuje się od wyjścia w teren, też jest bardzo ważne. Dlatego, że ja przez bardzo długi czas wychodziłem z założenia, że biorąc plecak, idąc na zdjęcia, ja zawsze wrócę z tymi zdjęciami. No i teraz wyobraźcie sobie mój zawód, kiedy tak się nie stawało. A bardzo wiele razy właśnie tak się działo, że nie było żadnych zdjęć, że wracałem po prostu z pustą kartą, bo nie udało mi się sfotografować. Nic, bo albo źle zrobiłem research wcześniej, albo szedłem po prostu, mówiąc kolokwialnie na, na, na pałę i szukałem czegoś, co nawet nie wiedziałem, czy tam jest, czy, czy, czy go nie ma. I liczyłem na to, że wrócę z jakimiś wiadomo, jakimi fajnymi zdjęciami. No to wtedy, jeżeli nastawiam się na coś takiego, że wrócę za każdym razem, mając fajne zdjęcia na karcie, no niestety ten zawód jest większy, jeżeli to się nie uda. Więc na dzień dzisiejszy ja zawsze wychodząc w teren. Zakładam, że idę po prostu, ten teren zbadać że idę posiedzieć sobie po prostu w okolicznościach przyrody, w okolicznościach natury, wykonać parę fotografii, jeżeli się uda, to spoko, jeżeli nie, to nie. Ale przestałem się już całkowicie nastawiać na to, że za każdym razem wrócę ze zdjęcia. Więc teren, chodzenie, szukanie, wyczekiwanie, rozglądanie się, fotografowanie to jest jeden element układanki, ale drugi element układanki to jest poszerzanie swojej wiedzy o tym, co my chcemy sfotografować i poszerzanie swojej wiedzy o tym, jak w ogóle zachować się w terenie, jak korzystać z narzędzi, które mamy do dyspozycji, z siatek, z kamuflaży, z woderów, z obiektywu, którym dysponujemy, poznanie granic możliwości swojego sprzętu, swojego aparatu, z którego korzystamy, którego używamy, to są rzeczy, które są mega istotne w fotografii przyrodniczej, dlatego że jeżeli chodzi na przykład o sam aparat, o to do jakich granic możliwości my wykorzystujemy ten sprzęt, no totalnie do, do całkowitego maksimum. Wyobraźcie sobie, że no fotografia potrzebuje światła, tak? My, fotografując często całkiem rano albo całkiem wieczorem, tego światła zawsze nam brakuje, więc zawsze trzymamy ten aparat na takich ustawieniach, że skręcając tylko jeszcze troszeczkę czas, tylko jeszcze troszeczkę zmieniając przysłonę, no już nam ISO wskakuje troszeczkę wyżej i ta jakość minimalnie gdzieś tam. Spada. Osoby oglądające ten kanał dobrze wiedzą, że ja nie jestem fanem trzymania ISO na samym dole, na jak najniższej wartości za wszelką cenę. Natomiast, kiedy mówimy o ISO rzędu już 8000, 12000 i wyżej, no to ja też zaczynam się zastanawiać, czy warto skrócić jeszcze ten, ten czas yy, o kawałek, zrobić na krótszym czasie zdjęcie, ale kosztem tego podniesionego ISO. Więc cały czas aparaty wykorzystujemy do maksimum. A jeżeli chodzi o poszerzanie wiedzy, o dowiadywanie się, to co wspomniałem przed chwilą, to jest kolejny element układanki, którą trzeba złożyć w całość, kolejny puzzle do całości, który stworzy nam końcowo obrazek, zdjęcie, które chcemy uzyskać. Ta wiedza o danym gatunku i o tym, w jakim terenie on przebywa, czym się żywi, o jakiej porze roku go spotkać i masa innych szczegółów i niuansów, które dla osoby gdzieś tam z zewnątrz, która, a ptak jak ptak, no dziobie sobie coś tam, przylatuje, odlatuje, wydaje dźwięki i tyle. No nie, nie do końca tak jest, bo żeby znaleźć dany konkretny gatunek i wiedzieć, że będziemy w stanie go tam sfotografować i że on nam nie odleci, że będzie się trzymał w tym miejscu, bo to jest jego miejsce, w którym on się porusza i, i albo żeruje, albo wyprowadza lęgi, w jakimś celu tam po prostu jest i dzięki temu, że on się tam trzyma w tym miejscu, będziemy mogli go sfotografować no to ta wiedza jest dla nas bezcenna, bo bez niej po prostu liczymy troszeczkę na ślepy fart. Czyli co? Fotografia przyrodnicza to tak naprawdę dużo wyczekiwania, dużo cierpliwości, trochę brak w snu, wstawanie, wstawanie rano, późne przychodzenie do domu, spędzanie całego dnia w terenie, więc to są troszeczkę wyrzeczenia z naszej strony. Z drugiej strony mamy masę wiedzy, którą trzeba zdobyć, a która wydaje się być nieograniczona niczym i, i, i nieskończona, bo o danym gatunku można czytać, czytać, czytać i tak naprawdę na samym końcu uświadomić sobie, że my dalej mało wiemy o tym konkretnym gatunku. No a co my mamy za to? Co, co, co za to otrzymujemy? Jest tutaj jakaś nagroda? No, no, no jest nagroda. Nagrodą są oczywiście zdjęcia, które przynosimy do domu. I sam fakt, że możemy przebywać w miejscu, w którym prawdopodobnie była tylko garstka osób i oglądać sytuację wiecie, taką, taką, taką pierwotną, taką zakorzenioną, totalnie w naturze, czystą, na, naturalną rzecz, którą do tej pory mogliśmy oglądać tylko gdzieś w telewizji, czy w, jakich, w jakichś dokumentach przyrodniczych. Być świadkami czegoś, co dzieje się bez w ogóle ludzkiej ingerencji od setek, czy, 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 czy tysięcy lat po prostu... Po prostu naturę, przyrodę w czystej postaci, być świadkiem czegoś, co tak niewiele osób mogło oglądać, i jeszcze wrócić do domu ze zdjęciami z tego momentu. No, uwierzcie, że kiedy to się dzieje, kiedy ten model którego wy się nauczyliście, nauczyliście się jego zwyczajów, nauczyliście się jak wygląda, jakie wydaje dźwięki, gdzie go fotografować, kiedy fotografować, nauczyliście się jak wykorzystać swój sprzęt, swój aparat, swój kamuflaż, więc spełniliście masę warunków i w końcu to się wam opłaciło, bo wyszliście w teren 10, 15, 20 razy i nic nie spotkaliście, ale za tym 21 razem udało się ten gatunek ustrzelić i on teraz siedzi przed waszym obiektywem, jesteście w stanie go nagrać, sfotografować i jeszcze te zdjęcia są w miarę przyjemne dla oka. No to jest coś, co wydaje mi się jest taką nagrodą dosyć, dosyć poważną, dosyć fajną, dużego kalibru. A nawet jeżeli się nie udaje, to po prostu odpoczynek w terenie, sam research, samo tropienie, samo wyszukiwanie tych gatunków, no, można traktować to jako taki relaks, jako odpoczynek od, od dnia codziennego, od, od, od zadań codziennych, od pracy, od obowiązków. Jest to po prostu rzecz, która mnie osobiście bardzo relaksuje. I tak to właśnie wygląda w dużym skrócie. Fotografia przyrodnicza to są takie puzle, które trzeba poskładać z wielu elementów, zdobyć troszeczkę wiedzy, liczyć troszeczkę na farta. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wziąć aparat, bo od tego każdy zaczyna wziąć aparat i strzelać po prostu na ślepo gatunki, które uda nam się spotkać, które akurat mamy w swojej okolicy, w parku czy gdzieś w najbliższym terenie, do którego możemy dotrzeć. Nie ma najmniejszego problemu. Natomiast im dłużej z tym aparatem czasu spędzamy, tym bardziej chcemy polepszać jakość tych zdjęć, tym bliżej chcemy być tego obiektu i po prostu musimy się dowiadywać cały czas nowych rzeczy, dokładać puzel do puzla, aż w końcu układanka będzie cała. I mam nadzieję, że w tych paru słowach udało mi się zobrazować przynajmniej troszeczkę, bardzo pobieżnie, to, jak wygląda mój proces fotografii, dlaczego w ogóle fotografia przyrodnicza, jak to wygląda z terenu, jak to wygląda troszeczkę bardziej od kuchni. I w tym odcinku to by było na tyle. Przypominam raz jeszcze, napiszcie w komentarzu, dlaczego tu jesteście, czego oczekujecie od tych materiałów, co chcielibyście obejrzeć: czy więcej vlogów, czy więcej zwierząt, czy więcej może poradników fotograficznych, bo to też jestem w stanie dla Was przygotować. Mam już nawet masę pomysłów. Jeżeli materiał się Wam podobał, zasubskrybujcie kanał, zostawcie po sobie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, co wam się podobało, co nieco chcielibyście zobaczyć w tej części. Ja zostawiam was teraz ze zdjęciami suweczki, które udało mi się wykonać. Są to moje ulubione zdjęcia, które puszczam wam już za chwilę, a my widzimy się w następnym odcinku. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Hej. I'm always looking for a shame when it's hot. That I've been low key and I'm trying to stop. God I'm feeling good. Yeah, but I'm